Słuchajcie, sorki, że tak długo nie nagrywałem coś, ale no niestety musiałem troszeczkę odpocząć i postanowiłem, że na moim kanale dzisiaj coś specjalnego zrobię dla Was. Fakt, że trochę są dni zimne, były mroźne, ciepłe, teraz mamy ciepło, ale pomyśliłem, że Wam dzisiaj ugotuję kompot korzenny, taki odpornościowy, który będziecie mogli sobie w domu samemu zrobić. Łatwy sposób, z kilku składników, wierzcie mi. I chciałbym też powiedzieć, że jeszcze będą następne odcinki. Także zapraszam do oglądania moich filmów. Na razie, trzymajcie się, hej. No i tak, między innymi gotujemy przez 10 minut. Zobaczcie sobie, jak pięknie się gotuje. To są suszonych owoców. Możecie zrobić zwykłych, co nie? Ale ja uważam, że suszone owoce pomieszać trochę. I tak 10 minut niech się gotują. Właśnie gruszka, tak jak widzicie, była tu. Śliwki. O, gruszka tu się nawet połączy. O, śliwkę mamy. No i zobaczymy, co nadal się spróbujemy. Wierzcie mi, wy tego zapachu nie czujecie. Jak samemu w domu zrobicie, to wyczujecie ten zapach. Pyszny. Możecie też dodać troszkę miodu. No i tak jak widzicie, po 10 minutach wyłączamy kompot. Bierzemy. Właśnie taki mamy szklaneczkę, o. I sobie lejemy troszkę wody. O, tak. Mówię Wam, niesamowity zapach. Do tego dolewamy. Właśnie. O. I odstawiamy. No i zaraz zobaczcie. No i tak jak widzicie, oto jest właśnie mój kompot, który możecie sobie w domu samemu zrobić na nocne, na noc odporność i spróbować go sobie wypić. Ja na przykład piję codziennie, zazwyczaj dwa razy w miesiącu sobie ugotuję taki kompot i samo dobroć w nim jest. Są gruszki, śliwki, jeszcze są goździki i spychotka. Każdy może spróbować sobie w domu zrobić jak sami widzicie, jaka dobroć. Hej, dzięki, żeście byli ze mną. Widzieliście, jak ja ten film robiłem, znaczy w ogóle robiłem ten kompot korzenny. Tak na zimę, na wiosnę, na nocne, jak już coś Was bierze. Właśnie spróbowanie takiego samemu zrobieniu. O. W takiej filiżaneczce eleganckiej i mówię Wam, samo to już jest bardzo dobre. Tak jak mówiłem, czuć goździki, czuć jabłka, gruszkę, wszystko, czego dusza zapragnie. Także spróbujcie sobie sami mu zrobić w domu i chciałbym, żebyście. Chciałbym też Wam podziękować, bo wchodzicie na mój kanał. Widzę właśnie, jak oglądacie moje filmy. Już jest nas 441 osób. Dzięki wielkie. Chciałem Wam też podziękować za to, że byście tacy cierpliwi, że przez tyle czasu nie mogłem kręcić i tak dalej. Myślę, że spotkamy się za niedługo. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o lajkowaniu, bo to z nami najważniejsze. I oglądaniu tych filmów, od początku do końca. Także subskrybuj, lajkuj, daj łapkę w górę,
bo w tym nas więcej jest ludzi. I jest to bardzo fajna rzecz. No i zapraszam na moje strony. Góry Sowiec, Wydanie Turystyka, Dolnośląska Turystyka, Wiadomości Dolnośląskie i Gotowanie Tomcia. Te strony są udostępnione. Możecie wejść na mój Facebooka. Mam taką nadzieję, żeby zrobić za niedługo live na YouTubie. Będziecie mogli zobaczyć, jak właśnie się wszystko samemu robi. I będziecie mogli sobie też oglądnąć to. Jeszcze raz. Ale to następnym razem. Poinformuję Was na Facebooku, na YouTubie, na Twitterze, na TikToku i będziecie sobie mogli samemu wszyscy robić. Dobra? No to trzymajcie się. Na razie. Hej. Do następnego.